Czy wiesz, że w Wiedźminie 3 podczas zadania Wafail LN, w którym Yennefer zdejmuje klątwę Zumy, miał znaleźć się segment, w którym gracz miał przygotować jedzenie dla czarodziejki? Nigdy nie wyjaśniono, czemu akurat tę część zadania usunięto z gry, ale moją ulubioną teorią jest ta, że scena za bardzo psuje dramatyzm całej sytuacji. Usunięte zadanie da się przywrócić, włącznie z dialogami, ale o tym za chwilę. Scena różni się w zależności od tego, czy jesteśmy z Yen czy z Triss. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Geralt, nie mogę odejść od stołu. Zrobiłbyś mi coś? Kiepski ze mnie kucharz. Wiem aż za dobrze. Gdy mieszkaliśmy w Edginvale, zapomniałeś dodać wody, jak robiło się jej kanamienko. Zamyśliłem się. Raczej zagapiłeś. Na mnie. Masz jeszcze tę koszulkę na co? Geralt. Zbaczamy z tematu. Jestem głodna. Tak głodna, że nie obchodzi mnie, jak źle gotujesz. No dobrze. To na co masz ochotę? Coś lekkiego. Może jajecznicę. Albo omlet, jeśli chcesz mnie rozpieścić. Z pieczarkami, cebulą i papryką. Dzięki. To nie może być trudniejsze niż ważenie eliksiru. Nie jestem pewien. Omlet bez jajek. To się chyba nie przyjmie. Porażka. Nawet psu bym tego nie dał. To nie może być trudniejsze niż ważenie eliksiru. Chyba jadalne. Trochę tego, trochę tamtego zamieszać. Omlet jak się patrzy. Że się postarałeś. Dzięki. Mogę liczyć na jakieś napiwy? Może później.
Co mu jest? Gorączka. Czekaj, zbiję temperaturę zaklęciem. Starczą zimne okłady. Zajmę się tym. A ty zjedz. Dziękuję. No, Geralt. Czekam. Wszyscy dookoła ciebie skaczą. Ja ci gotuję. Wesemir cię wyręcza. Chętnie bym się z kimś zamieniła. Jeśli myślisz, że... Hej, spokojnie. Żartuję tylko. Geralt. Jestem zmęczona, zdenerwowana i głodna. Innymi słowy, pośmiejemy się później. Czyli mam cię nakarmić? Chyba, że wolisz, żebym jadła bez używania rąk. Ale to nie będzie ładnie. Dobrze. Za papę Wesemira. To normalne? Tak. Ciało Umy rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Wesemir, czy mógłbyś mi coś ugotować? Coś, tak. Ale paszteciku z gęsiej wątróbki się nie spodziewaj. Prędzej będzie fasola z sosem pomidorowym albo... Cokolwiek. Byle było ciepłe. I dużo. No dobra, ale jak to przywrócić do gry? Opcje są dwie. Albo użyjmy moda, który znajdziecie w opisie, albo możecie użyć komendy w grze. W przypadku moda wystarczy wyrzucić go do folderu z grą, włączyć w opcjach, a następnie wyposażyć się w specjalną książkę z przepisem, także dodaną przez moda, u karczmarza KR Trolde. A jeżeli nie chcecie bawić się w mody, to wystarczy tuż przed podejściem do stołu wpisać komendę widoczną na ekranie. Scenka powinna już zadziałać. Jeżeli chcecie więcej ciekawostek tego typu, nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. A na dziś dzięki i powodzenia na szlaku.